Witam Państwa, otwieram sesję Rady Gminy w Turawie. Chciałbym serdecznie powitać gości, pracowników Urzędu Gminy, a w szczególności tutaj naszych gości, panów policjantów. Przedstawię może pan komendant Mięczysław Luty i pan inspektor Sławomir Głowacki. Bardzo, bardzo nam miło. No dla nas już pan jest Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzisiaj ta sesja jest sesją wyjątkową, a wyjątkowość tej sesji polega na tym, że no, wieloletnia nasza szefowa Biura Rady postanowiła rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Także bardzo bym prosił przed tymi wszystkimi formalnościami o zabranie głosu poszczególnych członków komisji stałych. Proszę bardzo, zaczniemy od pani przewodniczącej komisji rewizyjnej, pani Róży Wieczorek. Pani, ja powiem krótko albo nie powiem nic, bo mi jest bardzo ciężko. Dziękuję pani Kazi za tyle lat wspólnej pracy. Naprawdę to jest osoba tak życzliwa, tak oddana, tak pomagająca wszystkim, którzy potrzebują. Pani Kaziu, na tej nowej drodze, na tym dalszym etapie swojego życia, ja życzę przede wszystkim dużo zdrowia w imieniu całej naszej komisji. Myślę, że będziemy się spotykać, bo świat jest mały. Pani Kaziu, dziękuję, ale więcej nie mogę nic mówić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pani Barbara Czech. Pani Kaziu, cóż mam pani powiedzieć? Bardzo szkoda, że pani nas już zostawia. Dziękujemy za tą pomoc, dziękujemy za wszystko, za tą życzliwość, za wszystko, w czym pani tylko nam mogła pomóc. Jest pani super kobietą i brak mi słów. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Fares. Pani Kaziu, moja wypowiedź będzie bardzo krótka. Ja może sobie odsunę, żebym panią zobaczył. Gdykolwiek miałem komisję oświatową, zawsze było wszystko przygotowane. Takich problemów nie miałem. Ja wiedziałem, że ja przychodzę, będzie wszystko przygotowane i zawiadomienia. Cokolwiek chciałem, o cokolwiek poprosiłem, zawsze było przygotowane, więc bardzo pani dziękuję. Ja tak się łudziłem, że pani jeszcze dotrwa do końca mojej kadencji, że tak wspólnie odejdziemy. Niestety stało się inaczej. Tylko jedno krótkie słowo. Dziękuję. Może ja podejdę i podziękuję. Pan przewodniczący Komisji Ładu i Porządku, pan Warzecha. Proszę Państwa, ja jeszcze krócej, ja bardzo w imieniu całej komisji bardzo dziękuję za współpracę, no i w szczególności za pomoc, którą po prostu pani Kasia mi pomagała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz ja może w imieniu Rady Gminy. Czy można mikrofon ten bezprzewodowy? Pani Kaziu, w imieniu Rady Gminy, proszę siedzieć, pani Kaziu, naprawdę bardzo proszę, niech pani usiądzie. W imieniu Rady Gminy chciałem przede wszystkim pani podziękować. Przez wiele lat była pani tak naprawdę jedną z nas. Była z nami pani i w chwilach radości, i w chwilach smutku, kiedy coś się działo. Kiedy jutro pani ostatni raz wyjdzie z tego urzędu i niewątpliwie będzie taka sytuacja, kiedy cały pani dorobek zawodowy stanie przed pani oczyma, proszę pamiętać, że swoją postawą, swoim zaangażowaniem wzbudziła pani nie tylko w nas radnych, ale i radnych poprzednich kadencji poczucie szacunku, poczucie podziwu, bo była pani osobą, która szukała rozwiązań, szukała konsensusu, szukała pani tego, co i dawała pani to, co człowiek może najcenniejszego dać, swój czas. Za ten czas poświęcony, za ten czas, gdzie
mogłem do pani dzwonić o każdej porze dnia, w zależności od sytuacji. Chciałem pani serdecznie podziękować. Chciałem, bardzo trudno określić w krótkich słowach osobę, jej dorobek zawodowy, ale na usta cisną się trzy słowa: profesjonalizm, klasa, styl. Myślę, że jest takie słowo, które już padło, które odzwierciedla to, co pani dla nas zrobiła. Słowo to po prostu dziękujemy. Wszystkiego dobrego, pani Kaziu. Jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć. Wymienia się pewna epoka. Pani Kazia odchodzi, pani Wiola do nas przychodzi. Pani Wiolu, na tym nowym etapie pani kariery zawodowej chciałem też pani życzyć samych pozytywnych doznań, wiele satysfakcji. Ja wiem, że poprzeczka postawiona przez panią Kazię jest bardzo wysoka. Natomiast wiem, że pani Kazia nas nie zostawi zawsze. Myślę, że będziemy mogli do pani Kazi grzecznościowy telefon wypełnić. Także wszystkiego dobrego pani Wiolu na nowej drodze życia zawodowego. Dziękuję. Szanowni radni, szanowna pani Kaziu, miałem przyjemność z panią pracować prawie 4 lata. Przyznam, że to były naprawdę wspaniałe chwile. Bardzo wiele się od pani nauczyłem. Uśmiechu na co dzień, wyrozumiałości. Nauczyła mnie pani, że trzeba mieć wiele pokory w tej pracy. Trzeba rozmawiać z ludźmi. I bardzo za to dziękuję, bo naprawdę jest to nauka, która na pewno ze mną zostanie i z naszymi pracownikami. Było mi naprawdę przyjemnie poznać panią i znaleźć się w tej historii razem z panią, rozwijać gminę Turawa. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pani będzie nas często odwiedzała. Drzwi są dla pani zawsze otwarte. Brawo do pani. Tak jak pani Kazia powiedziała, nawet mój ojciec miał przyjemność z panią Kazią pracować, także to jest dla mnie bardzo symboliczne. Ja chciałam wszystkim serdecznie podziękować, całej Radzie, przewodniczącemu, wszystkim przewodniczącym komisji, wszystkim radnym. Dziękuję wójtowi, zastępcy wójta, pani, mojej kierowniczce, pani sekretarz i pani skarbnik, którą miałam okazję poznać i chwileczkę popracować. I przy tej okazji chciałam podziękować wszystkim radnym tych poprzednich kadencji, wszystkim przewodniczącym, z którymi tutaj współpracowałam. Naprawdę miałam niebywałe szczęście, że trafiłam tutaj do tego urzędu gminy i poznałam. I jeszcze panu Macenasowi chciałam podziękować, z którym mi się super pracowało, naprawdę. Wymienialiśmy tutaj różne historie, i jeśli chodzi o uchwały i w ogóle o inne sprawy. I miałam niebywałe szczęście, że trafiłam tutaj do tego urzędu gminy i przez tyle lat mogłam pracować z tak wspaniałymi ludźmi, z radnymi, z całym tutaj moimi koleżankami, które odeszły już. Naprawdę zawsze spotykałam się z dużą życzliwością i był to niebywały okres i niebywałe szczęście, że właśnie tutaj trafiłam i pracowałam z państwem. I dziękuję jeszcze raz przewodniczącemu i całej Radzie i wszystkim tutaj zgromadzonym. Dziękuję bardzo. Tutaj nie chcę ominąć jeszcze tutaj i pana dyrektora GZEAS-u i panią dyrektor WIK-u, też z wszystkimi jednostkami, z sołtysami, bo bardzo długo pracowałam z sołtysami, jak tutaj słuchają nas, też chciałam im serdecznie podziękować, bo nigdy nie miałam żadnych problemów. Ja nie wiem, no praca była dla mnie przyjemnością. Jeżeli ktoś lubi chodzić do pracy, to jest naprawdę bardzo miło. I tylko tak, jakbym tak kiedyś przyszła tu jeszcze z rana, to poproszę.
zapomnieć, że jestem na emeryturze, że już tu nie pracuję, bo przez tylu lat tutaj tą drogę pokonywałam, także mogę się zapomnieć, nie? I przyjść jeszcze do pracy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Przechodzimy do porządku obrad. Przechodzimy do punktu pierwszego, sprawy regulaminowe, stwierdzenie kworum. Dziękuję. W dzisiejszej sesji uczestniczą 15 radnych. Wszyscy radni są obecni. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest przedstawienie porządku obrad. Państwo otrzymaliście porządek obrad. Czy ktoś z Państwa jest za zmianą porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Te osoby, które nie mają możliwości, głosowały ręcznie. Wszyscy 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem porządku obrad. Szanowni Państwo, do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi, jeżeli chodzi o protokół z ostatniej sesji. W związku z tym przyjmujemy, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. To są informacje o realizacji wniosków radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, w związku z tym uznajemy, że punkt został wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest powołanie komisji wnioskowej. Czy panowie radni Netter i pan radny Moczko wyrażają zgodę? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za powołaniem komisji wnioskowej w składzie przedstawionym, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, wszyscy radni opowiedzieli się za powołaniem komisji w składzie zaproponowanym. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest ocena stanu porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przebiegu sezonu turystycznego. Bardzo proszę tutaj przedstawicieli naszej policji, aby przedstawili dane, jeżeli chodzi o sezon turystyczny. Dziękuję, panie przewodniczący, panie wójcie, pani wójt, szanowni państwo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj już zostałem przedstawiony na wstępie, komisarz Mieczysław Luty, jestem komendantem komisariatu policji w Ozimku. Ogniwo wodne w Turawie, sezonowe ogniwo wodne podlega pod mój komisariat, jeśli chodzi o teren, natomiast taka przynależność, że tak powiem, służbowa, to jest Komenda Miejska Policji w Opolu. Tutaj ze mną w sesji udział bierze kierownik ogniwa, aspirant sztabowy Sławomir Głowacki. On odpowiadał za całą pracę tej komórki w Turawie od czerwca tutaj do połowy września. Ja ze swojej strony oceniam tą pracę na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziękuję policjantom za zaangażowanie, za pracę, za służbę, nawet po godzinach pracy, w czasie wolnym,
bo wiem, że tych służb było bardzo dużo. To nie jest tylko moja ocena, ale również moich przełożonych z Komendy Miejskiej. Ta praca jest i służba jest oceniana na wysokim poziomie, bardzo dobrze i tutaj należy podkreślić, że zaangażowanie policjantów, którzy tam służyli, no jest na nieprzeciętnym poziomie, mogę tak powiedzieć. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jedna wartość, która powinna nam dać, że tak powiem, bardzo dużo do myślenia i zobrazować ten poziom bezpieczeństwa, to jest to, że w okresie od 1 czerwca do 12 września, kiedy ogniwo pełniło służbę tam nad jeziorem, nie odnotowaliśmy żadnego utonięcia w rejonie jezior Kujawskich. Myślę, że to obrazuje i pracę, i zaangażowanie moich policjantów, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Oddam głos kierownikowi, jeśli Państwo pozwolicie, ponieważ ma największą wiedzę i największe rozeznanie, jeśli chodzi o pracę tej komórki, ponieważ praktycznie 3 miesiące spędził cały czas tutaj nad jeziorami. Ja jeszcze raz podkreślę, że poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o rejon Jezior Turawskich oraz gminę Turawa, oceniam na wysokim poziomie. Mimo tego, że interwencji jest dosyć dużo, odnotowujemy praktycznie te same, bo tutaj chodzi o zakłócanie ciszy nocnej, spoczynku nocnego, nieprawidłowe parkowanie, awantury, narkotyki, nietrzeźwi kierujący, to jest po prostu taki zakres tych wykroczeń czy przestępstw, które notujemy. Natomiast bardzo pozytywną rzeczą, która tutaj też zasługuje na podkreślenie, jest to, że takich zdarzeń przestępczych, które są uciążliwe społecznie, czyli kradzieże, włamania, przywłaszczenia, uszkodzenie ciała, bójki, pobicie, kradzieże pojazdów czy uszkodzenie mienia, tych zdarzeń było naprawdę bardzo mało. Tutaj mówię oczywiście, mam na myśli ten okres funkcjonalności i funkcjonowania sezonowego ogniwa wodnego. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, z mojej strony, w mojej ocenie i praca ogniwa, i moich policjantów, którzy też, może nie tylko moich, bo tutaj też przyjeżdżają policjanci z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu, i wywiadowcy, i ruch drogowy, to są działania, które powodują to, że myślę, że i Państwo, i mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Oczywiście tutaj, żeby nie popadać w samozachwyt, też muszę powiedzieć, że na pewno wiele rzeczy jest do poprawy, na pewno wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. No, jak samo życie pokazuje, moja służba, nasza służba byłaby niepotrzebna, gdyby wszystko było idealnie, gdybyśmy tych zdarzeń nie mieli. Gdzieś w ludziach zawsze tkwi ten pierwiastek zła, niepokoju, też jakiejś chęci zrobienia czegoś nieszablonowego. Jesteśmy, myślę, potrzebni i dalej będziemy pracować na rzecz bezpieczeństwa, poprawy bezpieczeństwa. No i oczywiście współpracy tutaj z gminą, i z państwem, z wójtami, z radnymi. Jesteśmy do dyspozycji, Szanowni Państwo. Jeśli są jakieś rzeczy, które Was niepokoją, chcielibyście, żebyśmy poświęcili dziś uwagę w większym stopniu na zagrożenia, które są, które Was, mieszkańców, niepokoją, ja jestem otwarty jako szef tej jednostki. Zapraszam. Zawsze można podzielić się ze mną uwagami. Nie obrażam się, jeśli ktoś ma negatywne oceny co do pracy moich policjantów, czy do postawy, czy do mojej osoby tutaj. Proszę, byście Państwo mieli to na uwadze i takie rzeczy zgłaszali, ponieważ ułatwia to i pracę, i zarządzanie ludźmi, i jednostką, i kierowanie przede wszystkim policjantów w te miejsca, gdzie tych zagrożeń jest najwięcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam Państwa, kierownik ogniwa sezonowego Policji w Turawie, aspirant Głowacki.
Ja tutaj może tak do bardziej będę zwracał uwagę na liczby, które tutaj pojawiły się podczas funkcjonowania naszego ogniwa wodnego. Tak jak mój przedmówca, komendant, powiedział, od 1 czerwca do 12 września policjanci, którzy byli oddelegowani do pełnienia służby z innych jednostek, bo to byli młodzi policjanci, którzy pierwszy raz pełnili służbę na Turawie, nie ukrywam, że ta służba jest specyficzna. To nie jest taka służba, którą policjant po prostu jest przeszkolony na co dzień, tak jak patroluje ulicę czy bądź inne miejsca. Tutaj trzeba zwracać uwagę na całkiem inne rzeczy, które pojawiają się w trakcie odbywania tej służby, tej pracy. Co do ilości, w tym sezonie policjantów było najwięcej, jeśli chodzi o stan etatowy. To było 7 policjantów, którzy pełnili służbę. Z racji tego, że nas było najwięcej, jeśli chodzi o moje tutaj kierownictwo tutaj na tym ogniwie, udało się obsadzić 3 zmiany, czyli policjanci pełnili służbę w porze porannej, popołudniowej oraz, jeżeli to były weekendy, pełnili tę służbę na weekend. Co bardzo dobrze wpływało na poprawę bezpieczeństwa, bo myśmy nie zauważyli, żeby osoby, które wypoczywają, jakoś negatywnie się do tego odnosiły, bądź widziały, że policji nie ma. Co do współpracy, ja tu też chciałem bardzo podziękować Urzędowi Gminy, bo naprawdę współpraca na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli jakiś problem się pojawiał, to myśmy go rozwiązywali w sumie natychmiast. To wystarczyło jeden telefon i zaraz policja się pojawiała, jeżeli tam były jakieś rozterki, czy jakieś tam była potrzeba interweniowania policji, to myśmy starali się być na miejscu oraz interweniować. Co do ilości zdarzeń, w czasie pełnienia tej służby, w czasie odbywania się tego sezonu wodnego, miało miejsce 19 zdarzeń przestępczych. Chodzi to głównie o jakieś tam drobne kradzieże oraz były zatrzymane osoby, które były w stanie poużycia alkoholu. I do takich zdarzeń też doszło w trakcie pływania na wodzie. Czyli ja chciałem tylko podkreślić, że obowiązuje zasada, że w ruchu powietrznym, wodnym i lądowym jest zakaz kierowania pojazdem mechanicznym, będąc w stanie po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości. Jeśli chodzi o takie drobniejsze interwencje, tak się złożyło, bo ja to liczyłem 2 razy. W ubiegłym roku było 119 zdarzeń, chodzi o wykroczenia, czy interwencje. W tym roku również było 101 interwencji. No, nie wiem, czy to przypadek, ale starałem się nie pomylić. Tyle samo, co w ubiegłym roku, w tym roku notowaliśmy tyle samo interwencji. Interwencje dotyczyły głównie zachowania się osób, które tutaj wypoczywają, czyli zakłócenie ciszy nocnej, gdzieś tam drobne jakieś bójki, awantury, do jakichś takich groźniejszych zdarzeń, które mogły u nas wystąpić, nie doszło. Jeśli chodzi o statystyki, jakie tutaj powstały, policjanci, którzy patrolowali tutaj teren jezior oraz teren przywodny, spędzili 131 godzin, motogodzin na łódce. W trakcie pełnienia służby policjanci nałożyli 412 mandatów karnych. To były mandaty głównie za parkowanie tutaj w miejscu nieprzeznaczonym, bo dobrze Państwo wiecie, że osoby, które tutaj do nas przyjeżdżają, starają się zaparkować jak najbliżej tego jeziora. Widzą, że są znaki zakaz zatrzymywania i postoju, są znaki zakaz ruchu w obu kierunkach. No niestety nie do wszystkich to dociera, a żeby ten ruch był tam udrożniony, bo to wiadomo, różnie może być, jeżeli jest potrzeba interweniowania służb medycznych bądź ratowniczych, wtedy ta droga jest nieprzejezdna, więc staraliśmy się udrożnić tę drogę, żeby w razie, jak to się mówi, draki, był przejazd. Udało się to zrobić, ale no mówię, 412 osób zostało karanych mandatem. W trakcie tej służby skontrolowano pojazdów 503, zbadano stan trzeźwości kierujących, było to przebadanych 487 osób. W trakcie patrolu wodnego po akwenie policjanci dokonali 368 kontroli łodzi. Tutaj też fajna sprawa, bo osoby, które tutaj u nas korzystają z tego jeziora i pływają tymi łódkami, oni dobrze wiedzą, że na naszym jeziorze nie ma co tutaj, jak to się mówi, szarżować. Trzeba mieć całe wyposażenie tej łodzi, bo tak się jakoś tu ujęło, że jeżeli się na Turawę jedzie, to policjanci są, którzy kontrolują wnikliwie i trzeba mieć całe wyposażenie łodzi oraz trzeba być trzeźwym. W jednym przypadku była taka sytuacja, że osoba była nietrzeźwa, ale to tam sprawa będzie dalej się toczy, sprawa karna. Policjanci wylegitymowali 1070 osób oraz zatrzymano sprawców na gorącym uczynku 22 osoby. Tutaj są osoby, które były nietrzeźwe. Doszło do takiej sytuacji, ja pamiętam, że na przykład osoba, która była zatrzymana w porze rannej,
i był to kierowca samochodu, był nietrzeźwy, potem drugi patrol tą samą osobę zatrzymał około południa. Do takiej sytuacji dochodziło, więc te osoby, no niestety tutaj głupota, brawura, to sami musicie sobie Państwo odpowiedzieć, co tutaj zaistniało. Oprócz tego, że policjanci jakoś tam skrupulatnie pełnili swoje obowiązki, oprócz tego przeprowadzili spotkania z dziećmi i z młodzieżą. 13 spotkań były z dziećmi i z młodzieżą, gdzie było omawiany temat bezpiecznego wypoczynku. I to było kierowane głównie do najmłodszych osób, w których staraliśmy się zaszczepić ten zachowanie, jakie należy sprawować nad wodą, żeby nie doszło do żadnych incydentów. Skontrolowano również 743 kąpieliska. Chodzi o to, że policjanci w trakcie służby wielokrotnie dokonywali, i czy to była plaża strzeżona, czy ten kąpielisko, czy to były plaże, te dzikie kąpieliska, policjanci, czy będąc w służbie patrolowej wokół jeziorach, czy na jeziorach, dokonywali tych kontroli. Dobrze Państwo wiecie, że jeszcze w czasie tego sezonu miało miejsce Mistrzostwa Świata w katamaranach. Odbyły się też bez żadnych zdarzeń, żeby ktoś ucierpiał. Wiadomo, tutaj był problem z wiatrem, raz był za mocny, potem był za słaby, potem znowu za mocny, tam się powywracały troszeczkę te statki na wodzie, ale do jakichś tam zdarzeń takich, żeby musiało interweniować pogotowie ratunkowe, nie doszło. Jak również ostatnia impreza, która miała miejsce, organizowana przez gminę na Jeziorze Średnim, to był ostatni tydzień wakacji, tak? Dobrze mówię? Dobrze. Tu też odbyło się bez zdarzeń. Policjanci w czasie tej imprezy patrolowali od rana do praktycznie do nocy, gdzie dbali o bezpieczeństwo i wypoczynek osób, które tam się znajdowały. Z mojej strony to wszystko. Jakby jakieś pytania były, to ja bardzo chętnie... Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Wieczorek. Ja mam takie zapytanie, skoro jest Pan Komendant. Ja oprócz radny jestem sołtysem i na ostatnim zebraniu wiejskim padł temat, żeby podać informacje na stronie gminy o dzielnicowych w poszczególnych sołectwach, a gmina ma takie narzędzie, że na naszych stronach, bo każde sołectwo ma swoją stronę internetową, pisałoby nazwisko, imię tej osoby dzielnicowej, bo zdarzają się przypadki, że przychodzą do mnie osoby, a ja nie jestem w stanie im odpowiedzieć, kto jest dzielnicowy, mają nieraz problemy, żeby o coś zapytać, może coś się dzieje nawet o tym, co ja nawet nie wiem, więc taka gorąca prośba, żeby wykaz takich dzielnicowych na poszczególne sołectwa przekazać do gminy, a gmina ma swoje tam kruczki czy jakieś drogi, że na naszych stronach internetowych umieści nazwisko, imię tej osoby, która jest dzielnicowym w danym sołectwie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Warzecha. Dzień dobry, witam. Chcę zadać tradycyjne pytanie, bo widzę, że jest nowy komendant Komisariatu Policji w Ozimku i moje pytanie jest, co z budową nowego komisariatu, bo Pana poprzednicy już tu zrobili taki światełko w tunelu, no, że już są plany, no ja po prostu jestem, codziennie jestem w Ozimku, no i nie widzę nawet fundamentów. Co z nową budową komisariatu? Bardzo proszę Pana Komendanta o, jeżeli, odpowiedź ewentualnie na pytania. No to proszę bardzo, Pan Komendant później się ustosunkuje do wszystkiego. No bo wracając do tego komisariatu, no to zdajmy sobie sprawę, że obszar patrolowania, prewencji komisariatu w Ozimku jest ogromny, jest dużo policjantów, no a mieścicie się w tej małej tam, powiedzmy, tym komisariacie, gdzie po prostu on, w mojej ocenie, to on był dobry jak gmina Ozimek, tylko policja zajmowała się prewencją gminy Ozimek, a teraz taki obszar, więc uważam, że należy się nowy budynek. Widzę w telewizji, jak po prostu propaganda tutaj otwiera nowe komisariaty, no a my po prostu stoimy w miejscu, no już od paru lat słyszę, no już są plany, buduje się, a w tej materii nic się nie dzieje. Kolejne pytanie, czy ewentualnie Urząd Miasta i Gminy Ozimek już wystosował jakieś petycje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no na jakim to jest w ogóle etapie, no bo co tutaj zmieniają się nasi ten, a po prostu budowy jak widać, tak nie widać. Proszę bardzo, może Pan Komendant ustosunkuje się do pytań. Pani Radna, Szanowni Państwo, Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o wykaz dzielnicowy, to my cały czas uaktualniamy listę
funkcjonariuszy. Nie zawsze i nie często jest tak, że konkretny policjant dzielnicowy w jednym miejscu pracuje przez długi okres czasu. No i niestety te informacje trzeba aktualizować. Ja oczywiście poproszę telefon bądź jakiś kontakt do Pani, żebyśmy mogli tą informację przekazać. Natomiast na stronie, z tego co tutaj kierownik mówi, podpowiada, jest wykaz dzielnicowych z poszczególnych rejonów. Można sobie wejść na stronę gminy, można wejść też na stronę komisariatu czy komendy miejskiej i tam te wykazy są. Natomiast jeśli jest potrzebny wykaz taki drukowany czy bezpośrednio do sołtysów, do sołectw, ja zobowiązuję się, że taką informację najbardziej aktualną na dzień dzisiejszy przekażę i osobiście ktoś z policjantów dostarczy. Dziękuję za tą odpowiedź. Najlepiej jakby to było, każde sołectwo ma swoją stronę internetową i tam wrzucić tego dzielnicowego i w razie potrzeby ludzie z tego korzystają. I no, dla mnie też może być taka informacja, dlatego że osoby, które no, nie korzystają z internetu, to wiadomo, gdzie przyjdą, do sołtysa. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? No, poprzednio, proszę bardzo, pan komendant jeszcze, proszę. Na poprzednie tutaj pana radnego pytanie odnośnie komisariatu, budowy komisariatów Ozimku. Szanowni Państwo, ja pracuję w komisariacie od lutego, nomen omen, jako komendant tego roku bieżącego. Byłem tutaj zastępcą w latach 2019-2020. Jest przeznaczony grunt przez gminę Ozimek, przez miasto Ozimek, jest przeznaczony grunt, który już jest ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren pod budowę komisariatu. To jest na ulicy Dworcowej, Kolejowej. Natomiast jest inna kwestia, że inwestycji, które chciałby i które chcemy zrealizować w rejonie Komendy Miejskiej Policji, gdzie no, moja jednostka podlega pod tą jednostkę zwierzchnią, jest kilka co najmniej. Najbardziej zaawansowany projekt jest w Opolu, gdzie ma powstać nowa jednostka i też jest tam przeznaczony grunt, są zabezpieczone środki. Natomiast tutaj już jest kwestia tego, jak moi przełożeni będą mieli możliwość zadysponowania tymi środkami. To, co przeznaczają gminy i samorządy, to jest jedna rzecz, natomiast finansowanie tych inwestycji jest z ministerstwa bądź z Komendy Głównej, więc tutaj my jakby nie mamy na to wpływu, czy te środki zostaną przekazane, czy nie i w jakim terminie. Kolejna rzecz jest taka, tutaj nie chciałbym jakby zajmować się tą kwestią szerzej, ponieważ no jest to na etapie też przygotowywania. Nie wiem, czy Państwo wiecie, tutaj został podpisany list intencyjny z panem wójtem przez pana generała, przez komendanta Kochańczyka o budowie posterunku w Turawie. Tutaj, z tego co wiem, to bardzo blisko siedziby Urzędu Gminy. Więc tych inwestycji, jeśli chodzi o policję, jest dużo, natomiast czasy są takie, że no musimy oszczędzać. Ja słyszę to od 17 czy od 18 lat, jak pracuję w tej instytucji, ale niestety no jesteśmy formacją, która jest formacją budżetową i o każdą złotówkę, o każdy pieniądz musimy dbać. Chciałbym też, jest to moim marzeniem, żeby te komisariaty powstały. Natomiast co do finansowania, co do terminów, ja się w tej kwestii, Szanowni Państwo, nie wypowiem, ponieważ nie zależy to ode mnie i ja w tych kosztach nie partycypuję ani jako komendant komisariatu, ani jako zwykły obywatel, tak, i osoba, która prywatnie chciałaby, żeby to
tutaj było, było więcej tych posterunków. Etaty, tutaj takie do mnie doszły informacje, że mają być przekazane z Komendy Głównej, gdzie powiększyłaby się moja jednostka jako komisariat do stanu etatowego 51 etatów policyjnych. W tej chwili jest to 46 etatów. No i tak jak tutaj pan radny zauważył, no są, obszar jest duży, bo to są 4 gminy, które ci policjanci muszą obsłużyć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Proszę, pan radny Warzecha. Mam jeszcze jedną taką uwagę, gdyż proszę państwa, będąc już parokrotnie nad jeziorem, to tylko chcę potwierdzić, że policja nasza, powiedzmy, jest widoczna na wodzie, wokół jezior. No na pewno ma to wpływ na bezpieczeństwo turystów i mieszkańców. Czujemy się po prostu bezpiecznie. Z tego tytułu, że mamy tutaj gości z zachodu i ze wschodu, no to uważam, w rozmowach słyszę, że po prostu no, nasza policja niczym nie odbiega od standardów europejskich. Mamy eleganckie mundury, sprzęt. No na pewno inne wrażenie to robi na mieszkańcach ze wschodu, bo tam te standardy nie są zachowane. No my uważam, że nie odbiegamy niczym od standardów europejskich. No ale po sezonie już jest to trochę inaczej, bo chcę powiedzieć, że gdybyśmy tak dokładnie przeanalizowali mieszkańców czy turystów, którzy mieszkają na naszym jeziorem, to można powiedzieć, że po prostu robi nam się dodatkowo następna wioska. Na wioskach widać prewencję, policja przejeżdża. Nie wiem, czy tamci mieszkańcy, czy turyści, którzy mieszkają nad jeziorem tu północny, od strony północnej, są też objęci tą prewencją, czy tam też się te pojazdy policji pojawiają. To jest takie moje pytanie. No i takie jeszcze mały temat. No tutaj jako przewodniczący Komisji Ładu i Porządku słyszymy w gminie, mamy taki temat, no może mniej ważny dla nas, tak, dla policji mniej, temat śmieci, gdyż po prostu bez pomocy policji urzędowi nie da się po prostu sytuacji opanować. Temat śmieci, temat błahy, z tym, że jak przeliczymy to na złotówki, to niedługo będzie, że będziemy płacić 100 tysięcy za tą usługę, no a tam po prostu no, musi policja bardziej podjąć interwencję, żeby po prostu pomóc gminie tą sytuację opanować. Dziękuję. Dziękuję. Czy panowie chcą się ustosunkować? Jak najbardziej. Już będę to wyjaśniał. Jeśli chodzi o Brzeg Północny, chodzi o te ośrodki, które znajdują się tam od strony rzędowa, rozumiem, tak? Policjanci zgodnie z analizą, którą policjanci sporządzają analizę. Z analizy wynika, gdzie te interwencje najwięcej mają miejsce i gdzie dyslokować policjantów, jeśli chodzi o pełnienie służby. Jeśli chodzi o Brzeg Północny, ja sobie tutaj jeszcze posiłkuję się troszeczkę no, moją analizą. Tam do interwencji dochodziło jak najmniej. Wiemy dobrze, że turyści, którzy przejeżdżają tu nad jezioro, to głównie wypoczywają z jeziora średniego oraz z jeziora dużego tutaj od strony promenady. Tam to bardziej są osoby, które mieszkają na co dzień oraz mniejsze ilości osób, które gdzieś tam się lokują i spędzają wakacje. Były tam interwencje, bo osobiście byłem na interwencjach, ale stanowczo więcej interwencji zaistniało, jeśli chodzi o jezioro średnie, promenadę, tam gdzie ilość osób była większa. Policjanci zgodnie ze swoimi zadaniami dokonują patroli terenu wodnego oraz terenu przywodnego. Też tam się pojawiali, a jeżeli do nas nie dochodziły przesłanki czy informacje, że jest tam potrzeba pojawienia się policjantów, to tam policjanci na co dzień nie przebywali, nie pełnili służby. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o te śmieci, tutaj z Urzędem Gminy w Turawie były dokonywane wspólne służby policjantów oraz pracowników gminy, gdzie wybiórczo czy tam w danym rejonie były dokonywane kontrole lokali osób, które tutaj przebywają oraz sprawdzane były podpisywane umowy, jeśli chodzi o wywóz nieczystości stałych. Wiem, że mandaty były, policjanci dokonywali tych kontroli z gminą, nakładali mandaty. Co do czystości tutaj, jeśli chodzi o teren jezior, no wiadomo, policjanci, którzy jeżeli zauważyli, że ktoś śmieci, no po prostu idzie osoba i wyrzuca papierek, czy tam wyrzuca swoje nieczystości, no to w związku z kodeksem wykroczeń takie mandaty były nakładane, ale wiem, że tutaj jest problem bardziej taki między, chodzi o urząd gminy, a osoby, które pełnią tu działalność gospodarczą.
bo wiem, że tu jest taki problem, że tam doszły mnie takie słuchy, że po prostu osoby te wystawiały śmieci nie w tym terminie, co trzeba, po prostu, no policja na to za dużo wpływu nie ma. No, my, jeżeli dochodziły do nas takie przesłanki, a dochodziły, to myśmy z tymi inwestorami, z tymi osobami, które pełnią działalność gospodarczą, rozmawialiśmy. Ja wiem, że to przyniosło skutki, że przeważnie było tak, że powiedzmy, że śmiecie były wywożone, ja to bym teraz faworyzował, we wtorek czy tam w czwartek, oni wystawiali w poniedziałki, bo myśleli, że będzie to zabrane, a wtedy było opróżniane kosze gminne, prawda? Też troszeczkę tam było niewiedzy z tego, co się ja dowiaduję i było im to przypominane, żeby zwracali uwagę na ten harmonogram, który dostawali, jeśli chodzi o wywóz tych nieczystości stałych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze, proszę, pan radny Śliwa. Na koniec pozwolę sobie, pan komendant częściowo odpowiedział na moje pytanie, które chcę zadać. Oczywiście dotyczy ono budowy, ewentualnie powstania nowego posterunku w Turawie. Większość gmin jednak ma swoje posterunki. Na przestrzeni dziejów bywało to różnie. Był posterunek, potem go nie było, potem był jakiś referat czy punkt przyjęć. Uważam, że powstanie takiego posterunku jest rzeczą bardzo istotną tu dla mieszkańców, bo generalnie mieszkańcy miejscowości, jak mówimy kolokwialnie, za lasami muszą albo udawać się, albo korzystać z komisariatów ozimku. Myślę, że pomimo trudnych czasów, jakie są i środków, które trudno zdobywać dzisiaj na jakiekolwiek inwestycje, myślę, że gdyby w przyszłości taka propozycja zapadła, a uważam, że jest bardzo potrzebna ta inwestycja, że i gmina, i radni przychylą się do ewentualnie takiej propozycji, gdyby trzeba było, myślę, patrzeć w kosztach, bo prewencja i działania policjantów na tym terenie będą, nie czarujmy się, to wynika ze statystyki, prawda? Ona, tak jak pan komendant mówił, no jest taki gdzieś w ludziach pierwiastek zła jednak i nie czarujmy się, że będzie coraz to lepiej. I uważam, taki podnik powinien powstać i na przyszłość myślę, że przychylność i urzędu gminy, i radnych będzie szła w tym kierunku, żeby taki posterunek z powrotem w gminie Turawa powstał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan wójt. Ja tak krótko tylko chciałem serdecznie podziękować panu komendantowi, kierownikowi za to, że dbali o bezpieczeństwo turystów, mieszkańców też przede wszystkim, za każdą interwencję, która być może, bo tego nie widać, tak spowodowała, że drugiej osobie czy samej osobie, która podlega interwencji, nic się nie stało, nic się nie wydarzyło i rzeczywiście efekty tego widać, bo żadnych takich wydarzeń nie było. Także jeszcze raz dziękuję za dobrą współpracę, za dobry kontakt, za tą obsadę większą i też tutaj z naszej strony, jak zawsze, deklarujemy współpracę. Odnośnie nowego komisariatu te rozmowy trwają. Dostałem informację, że decyzja gdzieś na najwyższym poziomie już zapadła. Teraz tylko kwestia lokalizacji tego komisariatu i myślę, że to spowoduje, że bezpieczeństwo mieszkańców gminy Turawa będzie jeszcze lepsze. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja w imieniu Rady także również chciałem państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia na sesję, na przedstawienie statystyk oraz oraz zapoznanie radnych z problemami, jakimi państwo na co dzień się spotykacie. No, panu komendantowi mogę tylko pogratulować tak wspaniałych funkcjonariuszy, że pomimo wielotysięcznych turystów nad jeziorem, no w miarę bezpiecznie, tak jak tutaj mówiliśmy, wszystko było w porządku, ale to jest właśnie gwarant, kierownik tego ośrodka, pan aspirant Głowacki, który czuwał nad tym i za to serdecznie dziękujemy. Także proszę pozostałym policjantom z komisariatu złożyć podziękowania w imieniu Rady Gminy za służbę, którą pełnią na terenie naszej jednostki. Jeszcze raz przypominam, że gośćmi naszymi byli komendant Mięczysław Luty oraz aspirant Sławomir Głowacki. Bardzo dziękujemy za przybycie. Dziękujemy. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. Szanowni państwo, pierwsza uchwała to jest uchwała zmieniająca uchwałę nr 35/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa.
Ja tę uchwałę szybko przeczytam. Uchwała Rady Gminy Turawa zmieniająca uchwałę nr 35/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 35/205/18 Rady Gminy Turawa z dnia 9 kwietnia 2018 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka publicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa w paragrafie 3.1 otrzymuje brzmienie: wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wymienionej w paragrafie pierwszym uchwały wynosi złoty 14 za godzinę zajęć w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2022 roku. Proszę o przedstawienie uwag komisji. Uchwała była na komisji rewizyjnej omawiana. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Jeżeli są jakieś zapytania, to proszę bardzo. Dziękuję. Komisja Oświaty i Zdrowia i Partnerstwa bez uwag. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa bez uwag. Czy są jakieś pytania indywidualne? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, zaopowiedziało się 15. Dwóch radnych głosowało systemem ręcznym. Czy Państwo już zaktualizowane macie, czy jeszcze? To przechodzimy jeszcze raz. Stwierdzamy kworum. Proszę bardzo o naciśnięcie przycisku. Dobrze. To kolejna uchwała, czyli w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne. Najpierw stwierdzimy kworum, tak żeby Państwo mogli już w systemie elektronicznym głosować. Dziękuję. Wszyscy Państwo teraz już macie warunki techniczne do oddawania głosu elektronicznie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest w sprawie zasad wydzierżawienia. A przepraszam, już za szybko coś to dzisiaj. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. A więc ja szybciutko tę uchwałę przeczytam. Uchwała numer Rady Gminy Turawa z dnia 30 września 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. I tutaj mamy podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między gminą Turawa a gminą Łubniany w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej związanego z dożywianiem dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Turawa, a które uczęszczają do szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Łubniany. Paragraf 2. Upoważnia się wójta gminy Turawa do zawarcia porozumienia, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, a którego projekt stanowi załącznik do numer 1 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o stanowiska komisji. Komisja rewizyjna bez uwag. Dziękuję. Podobnie Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa bez uwag. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa bez uwag. Czy ktoś z Państwa indywidualnie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ja, przepraszam, ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że w tam w porozumieniu, które jest załącznikiem do tej uchwały, tam się omyłka pisarska wkradła w nazwisku pani poprzedniej, pani skarbnik. Zostanie to oczywiście skorygowane. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, zaopowiedziało się 15. Żaden radny nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.
Przystępujemy do kolejnej uchwały. To jest w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, której właścicielem jest gmina Turawa. Przedstawię tę uchwałę. Uchwała Rady Gminy Turawa z dnia 27 września 2022 w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, których właścicielem jest gmina Turawa na okres do 10 lat. Podstawa prawna, paragraf pierwszy, niniejszą uchwałą ustala się zasady wydzierżawienia nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne, których właścicielem jest gmina Turawa lub znajdują się w władaniu gminy Turawa na okres od 3 do 10 lat. Dwa, ilekroć w niniejszej uchwale mowa o gminie, należy przez to rozumieć gminę Turawa. Drodze wewnętrznej, należy przez to rozumieć drogę wewnętrzną stanowiącą własność gminy Turawa lub będącą we władaniu gminy Turawa, nie będącą drogą publiczną. Punkt 3. Wójcie, należy przez to rozumieć wójta gminy Turawa. Punkt 4. Podmiocie zajmującym pas drogowy, każda osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada zdolność prawną i zainteresowana zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej, z którą gmina podpisała lub podpisze umowę dzierżawy na trwale, umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, paragraf 2, zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu 1. prowadzenia robót w pasie drogowym w zakresie niezwiązanym z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Punkt 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Punkt 3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub oraz reklam. Punkt 4. wykorzystania na prawach wyłączności w celu innych niż wymieniony w punkcie 1 czy odbywa się odpłatnie na podstawie umowy dzierżawy zawartej w trybie bezprzetargowym pomiędzy gminą a podmiotem zajmującym pas drogowy. Paragraf 3. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej przez gminę i podmiot zajmujący pas drogowy na warunkach określonych w tej umowie. Paragraf 4. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną w trybie bezprzetargowym, gdyż po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, którą przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Paragraf 5. Wójt gminy Turawa w drodze zarządzenia ustala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej oraz zasad ich aktualizacji. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. I uzasadnienie. Nieruchomości gruntowe, które obejmować ma niniejsza uchwała, stanowią drogi wewnętrzne będące własnością gminy Turawa. Stosownie do artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy, do wyłącznej własności Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po upływie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawierania kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą na okres od 3 do 10 lat. Umowy, których dotyczyć będzie niniejsza uchwała, zawierane są na umieszczenie w pasie drogowym w szczególności sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych i gazowych jako elementów na trwale wbudowanych w grunt, których trwałość funkcjonowania i umieszczenia w pasie drogowym wielokrotnie przewyższa okres zawieranych dotychczas umów na okres 3 lat. Zawieranie umów dzierżaw na okres dłuższy niż 3 lata oraz przedłużenie obowiązujących już umów na okres do 10 lat w wyżej wymienionych przypadkach uznać należy za uzasadnione i powiela się z chęcią występujących do gminy Turawa podmiotów o zawieranie umów długoletnich.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Czy proszę o stanowiska komisji. Są naniesione poprawki techniczne, takie oczywiste omyłki pisarskie. Na komisji rewizyjnej uchwała była omawiana i wątpliwości były wytłumaczone, jeżeli ktoś takie zapytania miał. Chyba że ma ktoś jeszcze dodatkowe zapytania, to proszę bardzo. Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa bez uwag. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa bez uwag. Czy są jakieś pytania indywidualne? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za, opowiedziało się 15. Żaden radnych nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Bardzo przepraszam, ale zamknąłem. Przechodzimy do następnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 roku. Autopoprawka. Proszę panią skarbnik o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Gminy Turawa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 559 z późnymi, artykuł 211, artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Zmniejsza się budżet post 518 802,42 zł. Paragraf 950 wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, to jest 518 802,42 zł. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 5 999 520,22 zł. W dziale 600 transport 896 000, w dziale 617 drogi wewnętrzne 55 200, to jest 6260 dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 55 200. Paragraf 63-70, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 840 800 zł. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa 330 618 zł. Rozdział 70005 gospodarka gruntami nieruchomościami 330 618 zł. Paragraf 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 303 618 zł. Paragraf 083 wpływy z usług 27 000. Punkt trzeci, dział 758 różne rozliczenia 331 239 zł. To jest rozdział 758.01, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 69 177 zł. Paragraf 2920, subwencje ogólne z budżetu państwa 167 zł. Rozdział 758.14, rozliczenia, różne rozliczenia finansowe, to jest 262 062 zł. Paragraf 2100 na dofinansowanie zadań bieżących
zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 262 062 zł. Dział 801 oświata i wychowanie 151 398 zł 80 groszy. Rozdział 801.01 szkoły podstawowe 3478 zł 80 groszy. Paragraf 20.05 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, to jest 3478 zł i 80 groszy. Rozdział 801.03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 340 zł. Paragraf 067. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 36 340 zł. Rozdział 801.04 przedszkola 60 640 zł. Paragraf 0830 wpływy z usług 60 640 zł. Rozdział 801.48 stołówki szkolne i przedszkolne 50 940 zł, paragraf 0830, wpływy z usług 50 940 zł, dział 851, ochrona zdrowia 327 900, rozdział 851-95, pozostała działalność 327 900, paragraf 6370, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 327 900 zł. Dział 852 Pomoc Społeczna 3 962 zł, 362 363 zł 80 groszy. Rozdział 852 95 Pozostała działalność 3 962 363 zł 80 groszy. Paragraf 21.80 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. To jest 3 834 180 zł. Paragraf 205.7 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 punkt 5 litera A i B. Ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 128 183 zł i 80 groszy. Paragraf trzeci zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 430 762 zł w dziale 600 transport i łączność 840 800 zł, rozdział 617 drogi wewnętrzne 840 800 zł, paragraf 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to jest 840 zł. Dział 758 różne rozliczenia 262 062 zł, rozdział 758.14 różne rozliczenia finansowe 262 062 zł, paragraf 25.30 środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 46 062 zł, paragraf 27.00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł 216 tysięcy. Dział 851 ochrona zdrowia 327 900, rozdział 851.95 pozostała działalność 327 900, paragraf 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 327 900 zł.
Paragraf 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 286 525 zł 69 groszy w dziale transport 600 transport i łączność 19 624 zł. Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe 19 624 zł. Wydatki majątkowe 19 624 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy 19 624 zł. Dział 801 oświata i wychowanie 240 575 zł 80 groszy, rozdział 801.01 szkoły podstawowe 53 478 zł 80 groszy. Wydatki bieżące 53 478 zł 80 groszy, w tym wydatki na dotacje na zadania bieżące 20 000, wynagrodzenia i pochodne 1500 oraz na realizację zadań statutowych 31 978 zł 80 groszy. Rozdział 801.03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 340 zł, wydatki bieżące 36 340 zł, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 36 340 zł. Rozdział 801.04 przedszkola 99 817 zł, wydatki bieżące 99 817 zł, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 90 817 zł, rozdział 801.48 stołówki szkolne i przedszkolne 50 940 zł, wydatki bieżące 50 940 zł, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 50 940 zł. Dział 851 ochrona zdrowia 101 tysięcy, rozdział 851.95 pozostała działalność 101 tysięcy, wydatki majątkowe 101 tysięcy, w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 101 tysięcy. Dział 852 pomoc społeczna 3 834 180 zł. Rozdział 852.95 pozostała działalność 3 834 180 zł. Wydatki bieżące 3 834 180 zł. W tym wydatki na realizację zadań statutowych 3 774 180 zł. Oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne 60 tysięcy zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 704 zł i 9 groszy. Rozdział 9002 gospodarka odpadami komunalnymi 29 638 zł 29 groszy. Wydatki majątkowe 29 638 zł 29 groszy. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 29 638 zł 29 groszy. Rozdział 9003 oczyszczanie miast i wsi 500 zł. Wydatki bieżące 500 zł, w tym na realizację zadań statutowych 500 zł. Rozdział 9004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 565 zł 80 groszy. Wydatki bieżące 565 zł 80 groszy, w tym na realizację zadań statutowych 565 zł 80 groszy. Dział 921 kultura ochrona dziedzictwa narodowego 3865 zł 80 groszy. Rozdział 921.05 pozostałe zadania w zakresie kultury 3865 zł 80 groszy. Wydatki bieżące 3865 zł 80 groszy, w tym na realizację zadań statutowych 3865 zł 80 groszy. Dział 926 kultura fizyczna 56 576 zł. Rozdział 926.01 obiekty sportowe 41 576 zł. Wydatki bieżące 41 576 zł, w tym wydatki na realizację zadań statutowych
41 576 zł. Rozdział 926.05 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15 tysięcy, wydatki bieżące 15 tysięcy, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 15 tysięcy. Paragraf 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 236 569,89 zł. 89 groszy. Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa 3865,80 zł. 80 groszy. Rozdział 7005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3865,80 zł. 80 groszy. Wydatki bieżące 3865,80 zł, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 3865,80 zł. Dział 801 oświata i wychowanie 151 tysięcy zł, rozdział 801.01 przedszkola 151 tysięcy zł, wydatki inwestycyjne 151 tysięcy zł, w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 151 tysięcy zł. Dział 900. Gospodarka odpadami komunalnymi 24 638,29 zł. Rozdział 926. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 24 638,29 zł. Wydatki bieżące 24 638,29 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 638,29 zł. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 57 065,80 zł. Rozdział 921.05 Pozostałe zadania w zakresie kultury 41 565,80 zł. Wydatki bieżące 41 565 800 groszy, w tym wydatki na realizację zadań statutowych 41 565 zł 80 groszy. Rozdział 921.09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 zł, wydatki bieżące 500 zł, w tym na realizację zadań statutowych 500 zł. Rozdział 921.95 Pozostała działalność 15 tysięcy, bieżące wydatki bieżące 15 tysięcy, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 15 tysięcy zł. Paragraf 6. Wprowadza się zmiany w paragrafie 3 uchwały Rady Gminy Turawa numer 37/241/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 239 864 zł i 36 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 489 874 zł 36 groszy oraz przychodami, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 750 tysięcy zł. Paragraf 7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3, 5, 9, 10 do uchwały Rady Gminy Turawa nr 37/241/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf 9. Uchwała podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę o stanowiska komisji. Uchwała była na naszej komisji omawiana, tylko jeżeli chodzi o autopoprawkę, to bardzo bym prosiła, żeby pani skarbnik nam przybliżyła, co ta autopoprawka do tej uchwały wnosi. Dziękuję. Tutaj autopoprawka przede wszystkim ujmuje środki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 834 180 834 180 zł.
są ujęte dochody, które dotyczą realizacji projektu z języka angielskiego w szkole w Bierzanach, to są 3478,80 zł w rozdziale 801.01. I zmienia się kwotę w paragrafie pierwszym, tutaj zmniejszamy przychody o 518 802 zł i 42 grosze. W poprzedniej wersji było tutaj tylko 128 tysięcy, ale tutaj trzeba uaktualnić tą kwotę już do tej, która wyszła z bilansu i to wyszło 518 802 zł 42 grosze na minus. W związku z tym też tutaj zmniejsza się wydatki, jeśli tutaj było w paragrafie 9026 oraz 801.04, to ma związek właśnie ze zmniejszeniem tych przychodów oraz zwiększa się tutaj dochody w rozdziale 7005, wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług, to razem daje 330 618 zł i 62 grosze. Tutaj też nie wiem, czy w poprzedniej wersji były zmiany załącznika, jeśli chodzi o fundusz sołecki, bo też wpłynęły z czterech sołectw zmiany, więc ten załącznik też jest zmieniony i dostosowany do wniosków sołectw. Czy jeszcze jakieś zmiany wpłynęły, zostały ujęte w autopoprawce? Z tych, które teraz tutaj mi się kojarzą, bo resztę raczej omawiane były. To bardzo bym prosił, zgodnie ze statutem, jeżeli jest autopoprawka, to bardzo proszę, żeby radnym po prostu dać to samą autopoprawkę, co się zmieniło, po prostu w wersji papierowej, żeby po prostu mieli świadomość, nad czym głosują. Tutaj zmiany były tak obszerne, że po prostu... Dlatego w wersji papierowej każdy radny po prostu, nawet jak ta autopoprawka, często się tak zdarza, wchodzi w dniu sesji, bardzo proszę, żeby to było w wersji papierowej. Dobrze. Dziękuję. Przystępujemy, a przepraszam, pan przewodniczący Farys. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był na naszej komisji szczegółowo omówiany, wiadomo, bez autopoprawki, a tak jak jestem przy głosie, bardzo dużo osób mnie się pyta, kiedy będą wypłacane te dodatki węglowe, bo jeszcze nie są. Proszę, akurat tutaj przyczyny zostały usunięte, proszę nam przybliżyć. Tutaj w uchwale zaprezentowanej pieniążki są wprowadzone z Urzędu Wojewódzkiego, także można od jutra zacząć. Jutro przelejemy do GOPS-u pieniążki i zaczną się wypłaty tego dodatku. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisja Warzecha. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa bez uwag. Dziękuję. Czy ktoś ma indywidualne zapytania? Nie widzę. Ja tylko jeszcze tutaj na zapytanie pana przewodniczącego. GOPS nie może żadnych, że tak powiem, wypłat tutaj dokonać bez przyjęcia tego w budżecie gminy. Także jeśli dzisiaj to zostanie tutaj uchwalone, no to my już możemy tutaj te pieniądze uruchamiać i te wnioski, które już zostały rozpatrzone, wypłacać. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za, opowiedziało się 15. Nikt z radnych nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Także na przyszłość, pani skarbnik, jeżeli jest autopoprawka, to same zmiany autopoprawki proszę na piśmie radnym dostarczyć. Dobrze. Przystępujemy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 maja 2022 dotyczącej udzielenia dotacji celowej dla powiatu opolskiego. Bardzo proszę o przedstawienie tej uchwały. Uchwała
Rady Gminy Turawa z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 251/286/2022 z dnia 26 maja 2022 roku udzielenia, w sprawie udzielenia dotacji celowej dla powiatu opolskiego na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 646 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 216 ust. 2 punkt 5 i artykułem 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 1634 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 51/286/2022 z dnia 26 maja 2022 roku, paragraf pierwszy, otrzymuje brzmienie: udziela się ze środków budżetu gminy Turawa na rok 2022 dotacji celowej dla powiatu opolskiego w wysokości 504 206,87 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za przejęte grunty położone na terenie gminy Turawa, przeznaczone na realizację zadań budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zawada Centrum Handlowe Turawa Park do Turawa Jezioro Turawskie wzdłuż drogi powiatowej 1705O od ronda w miejscowości Zawada, Kotusz Mały i Turawa wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mała Panew w ramach realizacji projektu pod nazwą Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim etap drugi oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Proszę stanowiska komisji. Uchwała była omawiana bez uwag. I podobnie Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa bez uwag. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa bez uwag. Dziękuję. Czy są jakieś pytania indywidualne? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za opowiedziało się 15. Żaden radny nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Przystępujemy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku. Autopoprawka. Pani Skarnik, proszę tylko i wyłącznie skupić się na zmianach, czyli na autopoprawce. Jakie zmiany weszły do tej pierwotnej proponowanej uchwały? Tutaj dochody i wydatki do autopoprawki. Dochody o 685,46 zł. Mówimy o roku 2022. Dochody majątkowe to 13 775 467,07 zł. I tutaj dochody ze sprzedaży majątku 1 300 000 i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 12 475 467,07 zł. Wydatki ogółem 65 762 559,82 zł. Z
tego wydatki bieżące to 49 909 527 zł i 74 grosze. Tutaj wydatki majątkowe 16 753 032 grosze i 8 zł. W tym zakupy inwestycyjne 15 590 479 zł i 7 groszy, a wydatki o charakterze dotacyjnym to 1 162 553 zł i 1 grosz. Wynik budżetu to minus 1 239 834 zł 36 groszy. Tutaj były zmiany w wolnych środkach na pokrycie deficytu. Przychody budżetu 2 789 874 zł 36 groszy i tutaj w pozycji 4.2 1 556 363 zł. To jest nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki, które są w ujęte, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8. Następnie na pokrycie deficytu przeznacza się 750 tysięcy z tych środków. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 to 1 183 511 zł 36 groszy i na pokrycie deficytu z tego 489 874 zł i 36 groszy. To były zmiany, a w przedsięwzięciach już omawiałam, jest wprowadzone jedno przedsięwzięcie, adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia. Limit 2022 423 100 zł i limit 2023 to 327 900 zł. Razem limit zobowiązań 751 000 zł. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawię uchwałę. Uchwała w sprawie zmiany prognozy finansowej 2022 na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228 i artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmianę w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do uchwały nr 37/240/2021 Rady Gminy Turawa z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Turawa zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Turawa. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poproszę stanowiska komisji. Komisja rewizyjna bez uwag. Komisja Oświaty, Zdrowia i Partnerstwa bez uwag. Komisja Ładu, Porządku i Rolnictwa bez uwag. Czy są jakieś zapytania indywidualne? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 15 radnych, za opowiedziało się 15. Nikt z radnych nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. W związku z wyczerpaniem tego punktu, jeżeli chodzi o uchwały, ogłaszam 15 minut przerwy.
witam Państwa, zapraszam na miejsca. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest realizacja budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Też wszystkie informacje, które tu Państwo macie, były szeroko omawiane na komisji. Bardzo proszę Panią Skarbnik, jeżeli będą pytania, oczywiście radni będą zadawać pytania, bardzo Panią proszę o opinię RIO do realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Uchwała nr 325 łamane przez 2022 z dnia 23 września 2022 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, to jest dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1668, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Iwona Frańczuk, przewodnicząca, Ewelina Kurzydło, Katarzyna Tromsa, opiniuje pozytywnie przedłożoną przez wójta gminy Turawa informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Uzasadnienie. Wójt gminy Turawa zgodnie z dyspozycją artykułu 266 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury. Przekazana przez wójta informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze stosownie do treści artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 cytowanej ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Analizując dane zawarte w informacji wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w sprawozdaniach, to jest z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB27S, z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB28S, z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego RB28NWS, o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego RBNDS, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RBZ, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych RBN, z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami RB27ZZ, o dotacjach, wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami RB50, sporządzonych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Skład orzekający nie stwierdza rozbieżności. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie gminy na 2022 rok po zmianach w wysokości 58 619 161 zł i 92 grosze zostały wykonane w wysokości 29 320 954 zł 81 groszy. To jest w 50%. W tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 13 739 196 zł i 19 groszy wykonano w wysokości 1 637 153 zł 59 groszy. To jest 11,9%. Z
Stopień realizacji dochodów został przedstawiony opisowo oraz tabelarycznie z podziałem na dochody bieżące, majątkowe, w szczegółowości klasyfikacji budżetowej ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych źródeł dochodów. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 60 377 838 zł i 70 groszy został wykonany w wysokości 27 959 804 zł i 40 groszy, 46,3%, w tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 16 773 861 zł i 37 groszy wykonano w wysokości 4 768 815 zł i 16 groszy, to jest 28,4%. Wójt, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków opisowo i tabelarycznie z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, a w szczegółowości klasyfikacji budżetowej ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych wydatków. Realizacja budżetu gminy Turawa za okres pierwszego półrocza zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 1 361 150 zł i 41 groszy. Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego łączna kwota zobowiązań finansowych według stanu na 30 czerwca 2022 roku wynosiła 2 800 845 zł i 1 grosz, co stanowi 4,8% planowanych dochodów ogółem. Jak wynika z informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022, gmina spełnia relacje, o których mowa w artykule 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych. W odniesieniu do zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wielkości ujętych w budżecie gminy Turawa, skład orzekający wskazuje na wprowadzone zmiany w przepisach prawa, jak również na zagrożenie, jakie dla stabilności gospodarki finansowej gminy niesie obecna, nierozpoznana w pełni sytuacja ekonomiczna w kraju, w tym rosnący poziom inflacji i kosztów obsługi długu. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wykonanie zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 rok wielkości mających istotne znaczenie dla zachowania relacji, o których mowa w artykule 242 oraz artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, umożliwiających zgodnie z prawem uchwalenie budżetu w latach przyszłych. W stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy było to przedmiotem bardzo szczegółowej analizy? Na opinia nie, ale szczegółowej. Pozostały materiały na komisjach, czy co do opinii lub do tego materiału Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Na komisji to było szczegółowo omawiane i wszystkie zadawane pytania przez członków komisji były, na wszystkie pytania odpowiadała pani skarbnik. Także myślę, że jeżeli ktoś ma dodatkowo, to bardzo proszę, ale według mnie to było wszystko dokładnie omówione. No wszystko za wyjątkiem tej opinii, bo opinia jeszcze nie była. Jeżeli nie widzę, w związku z tym uznajemy punkt za wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego punktu. Chwileczkę. To jest punkt 7. Informacje o zarządzeniach wójta w sprawie zmiany budżetu. Proszę panią skarbnik o przedstawienie. Informacje o zarządzeniach wójta gminy Turawa wydanych w okresie od 1 września do 27 września 2022 roku. To jest zarządzenie numer OR 0050.130.2022 z dnia 1 września
przeniesienie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na nowe paragrafy klasyfikacji oraz zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 809,48 zł. Dotyczy to wydania numeru PESEL oraz wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy. Zarządzenie numer OR0050.135.2022 z dnia 9 września 2022 roku zwiększono dochody i wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o środki na wyżywienie i nocleg o kwotę 215 584 zł. Kolejne zarządzenie numer OR0050.142.2022 z dnia 19 września 2022 roku. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wyżywienie i nocleg oraz jednorazowe świadczenie 5304 zł. Zwiększono również dochody i wydatki o dotację na kąpielisko 1661 zł. Na stypendia o charakterze socjalnym 10 tysięcy zł. Zarządzenie numer OR0050.146.2022 z dnia 22 września 2022 roku przenosi się środki w rozdziale 852.95 na paragraf wynagrodzeń z paragrafu związanego z realizacją zadań statutowych, to jest kwota 5317 zł. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Uznajemy, że punkt został wyczerpany. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami. Pismo numer 1. Szanowna pani dyrektor szkolno-przedszkolnego w Bierdzanach, szanowny pan Dominik Pikos, wójt gminy Turawa. Szanowny panie dyrektor, szanowny panie wójcie, to znaczy to jest do wiadomości rady, to chodzi o nauczanie języka niemieckiego. Ja przeczytam, bo to króciutkie pismo. Szanowna pani dyrektor, szanowny panie wójcie, po zapoznaniu się z planem lekcyjnym naszych dzieci, jako rodzice chcemy wyrazić nasze niezadowolenie z faktu, że dzieci mają mieć tylko 2 godziny języka niemieckiego tygodniowo. Mamy świadomość, że decyzja odnośnie ilości godzin zapadła na poziomie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niemniej jednak wnioskujemy do pani dyrektor, organu prowadzącego, aby w ramach przysługujących państwu możliwości kompetencji w naszej szkole zostały przywrócone 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo. Jako rodzicom zależy nam na rozwoju edukacyjnym naszych dzieci na jak najwyższym poziomie i mamy nadzieję, że państwo nam w tym pomożecie. Wyrazami szacunku rodzice ze zespołu szkolno-przedszkolnego w Bierdzanach i lista podpisów rodziców. Kolejne pismo. To jest rodzice publicznej szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej. Szanowna pani dyrektor, szanowny panie wójcie, po zapoznaniu się z planem lekcyjnym naszych dzieci, jako rodzice chcemy wyrazić nasze niezadowolenie z faktu, że dzieci mają mieć tylko 2 godziny języka niemieckiego tygodniowo. Mamy świadomość, że decyzja odnośnie ilości godzin zapadła na poziomie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niemniej jednak wnioskujemy do pani dyrektor oraz organu prowadzącego, albo aby w ramach przysługujących państwu możliwości i kompetencji w naszej szkole zostały przywrócone 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo. Jako rodzicom zależy nam na rozwoju edukacyjnym naszych dzieci na jak najwyższym poziomie i mamy nadzieję, że państwo nam w tym pomożecie. Wyrazami z szacunku rodzice Państwowej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej, do wiadomości Rada Gminy w Turawie i lista podpisów. Przechodzimy do kolejnego pisma. Wójt gminy Turawa, przewodniczący gminy Turawa, dyrektor publicznej szkoły podstawowej w Turawie. Uprzejmie prosimy o podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia 3 godziny lekcyjnej mniejszości narodowej języka niemieckiego dla uczniów publicznej szkoły podstawowej w Turawie i zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy Turawa. Według nas powszechnie obowiązujące przepisy prawa ograniczające naukę języka niemieckiego do 2 godzin lekcyjnych tygodniowo są krzywdzące dla naszych dzieci, dlatego też bardzo prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby, ponieważ to pismo także wpłynęło do, nie do wiadomości, ale do przewodniczącego Rady Gminy w Turawie, w związku z tym jesteśmy obowiązani do odpowiedzenia. Ja myślę, że odpowiemy zgodnie ze stanem faktycznym, to znaczy, że pamiętacie państwo, na poprzedniej sesji
komisja oświatowa przedstawiła wniosek, aby utrzymać 3 godziny. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła ten wniosek. Jest to wniosek Rady Gminy już w Turawie i w takim zakresie po prostu odpowiem na to pismo. Jeżeli są jakieś uwagi co do odpowiedzi, to bardzo proszę. Nie widzę, w związku z tym przyjmuję, że mam upoważnienie do odpowiedzi w ten sposób. Także tak jak przypominam, był wniosek Komisji Oświatowej złożony do tutaj na ręce panów radnych w komisji wnioskowej. Ten wniosek został przyjęty przez Radę i stał się wnioskiem Rady Gminy w Turawie. Przechodzimy do kolejnego pisma. Szanowny pan dyrektor szkoły podstawowej w Zawadzie, szanowny pan Dominik Pikos, wójt gminy Turawa, szanowny pan Robert Sobczyk, przewodniczący Rady Gminy w Turawa, rodzice uczniów szkoły podstawowej w Zawadzie, szanowny panie dyrektorze, szanowny panie wójcie, szanowny panie przewodniczący, rozpoczynając rok szkolny 2022-2023 zostaliśmy poinformowani jako rodzice, że w danym roku szkolnym będą przyznane naszym dzieciom 2 godziny języka niemieckiego wynikającego w związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu tylko 1 godziny tygodniowo nauczania języka niemieckiego i przyznaniu 2 godziny przez organ prowadzący szkołę. Fakt ten stał się obiektem niezadowolenia w środowisku rodziców, którzy okazali swoje obawy o rozwój edukacyjny swoich dzieci. W związku z powyższym wnioskujemy do pana dyrektora oraz organu prowadzącego, aby w miarę swoich możliwości i kompetencji zostały w naszej szkole przywrócone 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo, jako to miało miejsce do tej pory. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Z poważaniem, rodzice uczniów Państwowej Szkoły Podstawowej w Zawadzie i lista podpisów rodziców, ponieważ też musimy, zresztą do wszystkich szkół jednakowym pismem odpowiemy na te pisma, nawet jak były do wiadomości, zgodnie ze stanem faktycznym. Pismo numer 4. Pięć, przepraszam, właśnie się pomyliłem. Osowiec. Szanowny na pani dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Osowcu, szanowny pan Dominik Pikos, wójt gminy Turawa, szanowny pan Robert Sobczyk, przewodniczący Rady Gminy Turawa, szanowna pani dyrektor, szanowny panie wójcie, szanowny panie przewodniczący, rozpoczynający rok szkolny 2022-2023, zostaliśmy poinformowani jako rodzice, że w danym roku szkolnym będą przyznawane naszym dzieciom 2 godziny języka niemieckiego wynikające z decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu tylko 1 godziny tygodniowo nauczania języka niemieckiego i przyznania 2 godziny przez organ prowadzący szkołę. Fakt ten stał się obiektem niezadowolenia w środowisku rodziców, którzy okazali swoje obawy o rozwój edukacyjny swoich dzieci. W związku z powyższym wnioskujemy do pani dyrektor oraz organu prowadzącego, aby w miarę swoich możliwości i kompetencji zostały w naszej szkole przywrócone 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo, jak to miało miejsce do tej pory. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Z poważaniem, zainteresowani rodzice Państwowej Szkoły Podstawowej w Osowcu. Przechodzimy do kolejnego pisma. To jest pismo numer 6. To jest apel o poparcie stanowiska Związku Gminy Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną do miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały w ofertach przetargowych zaproponowane przez państwowe koncerny energetyczne. Panie i panowie prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, panie i panowie radni, rad miejskich i rady gmin. W załączeniu przesyłamy stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały w ofertach przetargowych zaproponowane przez państwowe koncerny energetyczne, podjęte jednomyślnie w głosowaniu jawnym w imieniu uchwałą zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2022 roku. W załączonym stanowisku Związku Gmin Śląska Opolskiego czytamy: w naszym środowisku samorządów gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w województwie opolskim, podobnie jak i w miastach i gminach w innych częściach kraju, narasta oburzenie wobec ogromnych cen za energię elektryczną na rok 2023 dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały w ofertach przetargowych zaproponowane
przez państwowe koncerny energetyczne. Punkt drugi. Stwierdzamy, że w ubiegłorocznym postępowaniu przetargowym 10 Grupy Zakupowej Energetycznej Związku Gmin Śląsko-Opolskiego zwyciężyła oferta brutto 508,11 zł za megawattogodzinę. W roku bieżącym, w drugim już postępowaniu przetargowym naszej 11 Grupy Zakupowej, które również musiało zostać już unieważnione, z najtańszą ofertą była kwota brutto 2275,50 zł za megawattogodzinę. Obecnie trwa trzecie postępowanie przetargowe naszej grupy zakupowej. Skutki ogromnych cen za energię elektryczną na 2023 rok oferowanych w przetargu przez państwowe koncerny będą ciosem w działalność samorządów gminnych i ciosem w budżety domowe mieszkańców gmin z uwagi na wzrost między innymi cen usług komunalnych. Punkt 3. Związek Gmin Śląsko-Opolskiego wnioskuje do rządzących i do opozycji o zgodne i szybkie działanie ustawodawcze dla powstrzymania państwowych koncernów energetycznych przed nakręceniem gigantycznego wzrostu cen energii elektrycznej oferowanych w przetargach dla samorządów na 2023 rok poprzez stosowanie drastycznie wysokich marż. Apelujemy o poparcie naszego stanowiska w listach prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz uchwałach rad miejskich i rad gmin. Ponieważ ogromne ceny dla samorządów są problemem dla wszystkich gmin w kraju, nasze stanowisko zostanie przedstawione na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Senatu RP, Ustawodawczej, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Warszawie w dniu 5 września 2022 roku. Nadrzędnym celem naszej kampanii mogłoby być sformułowanie inicjatywy ustawodawczej dla powstrzymania państwowych koncernów energetycznych przed nakręceniem gigantycznego wzrostu na 2023 rok cen energii elektrycznej i oferowanych dla samorządów, wspólnoty spółdzielni mieszkaniowej oraz przedsiębiorców. Z poważaniem prezes Związku Gmin Śląsko-Opolskiego, pan Czesław Tumalik, i jest także uchwała, z którą się państwo możecie zapoznać. Ja myślę, że to pismo skierujemy do komisji celem rozpatrzenia i komisje niech zajmą stanowisko w przedmiocie sprawy. Przechodzimy do kolejnego pisma. Przepraszam bardzo, ale tutaj przez przypadek zamknąłem sesję. O, już jestem. Przechodzimy do kolejnego pisma. To jest doręczenie odpisu wyroku sądu. To jest wyrok sądu odnośnie podjętej przez Radę Gminy uchwały odnośnie przekazania cmentarza. Ja tylko sentencję przeczytam wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w następującym składzie. Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2022 roku sprawy ze skargi wojewody opolskiego na uchwałę Rady Gminy Turawa z dnia 25 listopada 2021 roku o numerze 36/230/2021 w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy stwierdza nieważność tej uchwały. Z sentencją państwo się możecie tutaj zapoznać. Także ta uchwała w obrocie prawnym, ona nie funkcjonuje, po prostu jej nie ma. Przechodzimy do kolejnego pisma. To jest Kancelaria Radcy Prawnego, Rada Gminy Turawa, Urząd Gminy Turawa, ulica Opolska 39C, 46045. Wezwanie do podjęcia czynności w kierunku zmiany treści uchwały Rady Gminy o numerze 20/125/2012. Działając w imieniu i na rzecz
pełnomocnictwo załączeniu będących właścicielami działki o numerze położonej w miejscowości Zawada, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/000 98248/8 objętej symbolem 4UM w uchwale numer 20/125/212 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej dalej uchwałą wzywam do podjęcia czynności poprzez przedłożenie sprawy w najbliższym posiedzeniu Rady Gminy mającej na celu zmianę paragrafu 35 ustęp 3 punkt 3 uchwały Rady Gminy Turawa poprzez usunięcie końcowego zapisu następującej treści. Zakazuje się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. Państwo są właścicielami wyżej wymienionej nieruchomości objętej symbolem 4UM zgodnie z paragrafem 35 ustęp 1 uchwały dla terenów oznaczonych symbolem 4UM ustala się przeznaczenie podstawowe w postaci terenów zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i jednorodzinnej z urządzeniami budowlanymi i obiektami towarzyszącymi. Natomiast w ustępie 3 punkt 3 uchwały wyłączona została możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. Zdaniem moich mocodawców powyższa regulacja jest nielogiczna i budząca wątpliwości. Zakazuje ona bowiem lokalizowania nowych budynków mieszkalnych, a jednocześnie pozwala na posadowienie innego rodzaju budynków, na przykład budynków usługowych, wolnostojących czy budynków gospodarczych. Wewnętrzna sprzeczność powyższej regulacji powoduje, iż może zostać uznana za nieważną w tym zakresie. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie i tutaj podpis pana mecenasa. Ja myślę, że moja propozycja jest taka, że przekażemy to pismo do wójta celem rozpatrzenia. Odpowiedź Urzędu Gminy w przedmiocie sprawy będzie podstawą do odpowiedzi Kancelarii Prawnej na wyżej wymienione tutaj wezwanie nas do usunięcia naruszenia prawa. Czy ktoś z Państwa ma propozycję innego rozwiązania? Nie widzę, w związku z tym to pismo przekażemy z prośbą o, żeby w jak najszybszym terminie odpowiedź przyszła do Biura Rady. Szanowni Państwo, w związku z tym, że tutaj mamy wszystkie... Tak, proszę bardzo. Ponieważ nie mamy do tych pięciu pism w sprawie języka, nauki języka niemieckiego, ile było podpisów? Czy jest taka możliwość, bo nie mamy... Jest w Biurze Rady, można zapoznać się z pismami tam. Bo podejrzewam, że dosyć dużo jest tak, tych pism. Tak, można, jest to do wglądu ze względu na RODO. Nie zostało... Ilość. Nie zostało to... Tam to jest różnie 60, 80, także różne ilości. Nie chciałbym tutaj teraz, ale po przerwie, ogłoszę przerwę, po przerwie Państwu przedstawię jeżeli chodzi o liczbowo, ile osób podpisało. Ale to jest też także do zapoznania się w Biurze Rady. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Przechodzimy po przerwie. Witam Państwa. Rozpoczynamy kolejny punkt. To są punkt 9. Wolne wnioski, zapytania radnych. Proszę bardzo. Kto z Państwa ma jakiś wniosek? Pan przewodniczący Farys. Dziękuję bardzo. Mój wniosek dotyczy ulicy Starej w Kadłubie Turawskim. Uzupełnienia ubytków trzech dziur na ulicy Starej obok posesji nr 24 w Kadłubie Turawskim. W tym okresie, chociaż nie było takich problemów, pojawiły się potężne dziury i narzekają mieszkańcy, że uszkadzają sobie podwozia, przejeżdżają. Dlatego też proszę jeszcze przed okresem zimowym o uzupełnienie tych dziur. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby złożyć wniosek? Pan przewodniczący Warzecha. Proszę Państwa, ja mam wniosek Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa, która dnia 22.09.2020 roku ilustrowała inwestycje na promenadzie. I tu mamy wniosek taki bardziej dyplomatyczny. Komisja po ilustracji zadania inwestycyjnego modernizacja promenady Jezioro Turawskie wnioskuje do wójta gminy o podjęcie działań w celu poprawy estetyki inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz weryfikację prowadzonej inwestycji pod kątem prawa budowlanego. Oprócz tego mamy takie drobne uwagi. Te uwagi były tutaj przedstawiane przez przedstawicieli tam z nad jeziora. No, częściowo musimy się z nimi zgodzić, chociaż nie do końca, bo wójt przed inwestycją sygnalizował nam, że tak, wyłonienie wykonawcy, są pewne problemy, że inwestycja się przeciągnie w czasie, że będzie podczas sezonu. Myśmy na to byli przygotowani, ale tu są te uwagi jeszcze komisji, to tak. Brak liniowości gambionów, niebezpieczne zakończenie gambionów, poprawę odwodnienia na promenadzie. No i tutaj w komisji jest budowlaniec i tutaj jeszcze taka mała uwaga. Wymianę wzmocnień metalowych nad skrzynką rozdzielcą od strony jeziora. Proszę Państwa, tam są takie skrzynki rozdzielce, które tam po prostu rozdzielają prąd, oświetlenie na tej promenadzie. I tam na górze, to jest uważam błąd konstrukcyjny, jest położona blacha, zwykła blacha. W tej chwili już widać, że ona jest skorodowana. Ta korozja będzie wyciekać, będzie po prostu brak estetyki i jest ważna sprawa, musi być ta blacha co najmniej albo ocynkowana, albo nierdzewna. To są takie uwagi Komisji Ładu Porządku. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Duda. Ja mam wniosek swój przewodniczącego w związku z otrzymanym wyrokiem sądu w sprawie unieważnienia tej uchwały o przekazaniu cmentarza na rzecz parafii. Prosimy o udzielenie informacji, jak Urząd Gminy zamierza zająć się teraz tym cmentarzem, ponieważ jest to zawsze był gminny, ale do tej pory koszty na przykład wywozu śmieci, czy remontów, czy drobnych, czy też większych, opłaty za wodę i tak dalej, zostały, były płacone przez proboszcza po stronie parafii, tak. Teraz jaki jest pomysł Urzędu Gminy na to, żeby w końcu był, jeśli ma to być cmentarz komunalny, to jak Urząd Gminy zamierza to rozwiązać, no bo tak jak do tej pory być nie może. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pani Radna Czech. A może by wydzierżawić parafii Urząd Gminy? Czy jest taka możliwość? Ale jest wyrok, gdzie jasno wskazuje obowiązki gminy związane z prawem. Tam, że o dzierżawie nie ma mowy. Proszę Pan Przewodniczący Warzecha. Swój wniosek radnego, który brzmi: usadowienie znaku nazwy ulic Opolska Kolonia Odłowa w Zakrzowie Turawskim obok boiska. To jest jeden temat. Drugi: uzupełnienie ubytków asfaltu na drodze na ulicy Jodłowej Zakrzów Turawski. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma? Ja mam jedną sprawę w związku z wnioskiem tutaj Komisji Ładu i Porządku odnośnie tej promenady, bo my musimy jeszcze na pismo odpisać, które wpłynęło do przewodniczącego, czyli do mnie, ale z racji z tego, no, rada powinna także się ustosunkować, to myślę, że na to pismo, no to napiszemy, że było przedmiotem
sprawdzenia i analizy dokumentacji. Tutaj mała poprawka, nie było odbioru częściowego, tylko był protokół odbioru postępu prac, czyli to, co zostało zrobione, a nie było, tak jak to na ostatniej sesji było mówione, nie było protokołu odbioru, także tutaj i przedstawiciel jeziora i radni zostali tam wprowadzeni no, nieprecyzyjną odpowiedzią w błąd, więc myślę, że to ujmiemy i napiszemy, że komisja, myślę, że ten wniosek wszyscy radni poprą, więc komisja w wyniku lustracji zauważyła takie błędy i wnosi o poprawę estetyki i wszystko to, co w tym wniosku zostało zawarte. Czy Państwa taki sposób odpowiedzi na to pismo, które wpłynęło od osób, które tam prowadzą działalność gospodarczą, jest satysfakcjonujące, czy macie Państwo inną propozycję? Proszę bardzo, Pan. Ja potwierdzam to, co tutaj Przewodniczący nadmienił, że komisja zapoznała się, był z nami na tym lustracji inspektor nadzoru. No po prostu każdy się jakoś wybiela, każdy próbuje winę zwalić. Ci, którzy są tym zainteresowani, to wiedzą, o co chodzi. Część tych uwag, które tutaj zostały przedstawione u nas na sesji, na tamtej sesji, no musimy się, są zasadne, komisja się do tego ustosunkowała we wniosku, z tym, że tak jak powiedziałem, wójt też nam nadmieniał, że po prostu ten termin nie będzie dotrzymany, no i te wpisy tam niepotrzebnie tam po prostu robiły złą atmosferę. W tej chwili wszyscy wiemy, o co chodzi. Kwestia jest w gestii wójta gminy. Musi być to poprawione i po prostu no, sfinalizowana inwestycja. W mojej takiej prywatnej ocenie to uważam, że były błędy i po stronie konstrukcyjnej, nadzoru i wykonawcze. Potrąciłbym im wszystkim po 20% z tego tytułu, że dane podmioty nie stanęły na wysokości zadania. Dziękuję. To już taka wolna uwaga. Tak, to teraz ja jeszcze prywatnie, bo do tej pory tutaj składałem życzenia w imieniu Rady Gminy. Pani Kazi teraz w swoim osobistym, z wieloma osobami, czy to na drodze zawodowej, czy w drodze prywatnej, miałem możliwość współpracować. Współpraca z Panią była dla mnie przyjemnością. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, co się od Pani nauczyłem i no i jeszcze raz życzę Pani wszystkiego dobrego na nowej drodze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na złożone wnioski, zapytania radnych. Myślę, że Państwo ustosunkujecie się na piśmie do tych wniosków. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej. Bardzo proszę Komisję Wnioskową o przedstawienie protokołu. Protokół numer 1. Sporządzony przez Komisję Wnioskową wybraną na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 roku. W skład Komisji Wnioskowej Netter Krzysztof, Moczko Sebastian. W czasie dyskusji podjętej na sesji w dniu 27 września 2022 roku radni składali wnioski. Komisja wnioskowa po przeprowadzeniu analizy złożonych wniosków proponuje przyjąć następujące. Jeden wniosek radnego Jerzego Farysa, jeden wniosek Komisji Ładu, Porządku i Rolnictwa, jeden wniosek radnych Iwony Duda i Roberta Sobczyk i dwa wnioski radnego Leonarda Warzechy. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania protokołu wniosków. Proszę radnych, kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest zakończenie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 54. sesję Rady Gminy w Turawie. Dziękuję. To nie jest.